Proszę Pani, jesteśmy na inauguracji Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu. Jesteśmy w restauracji Awangarda. Przed chwilą Pani została członkinią danego klubu, jak również została Pani wyróżniona niesamowitą nagrodą, statuetką jako Kobieta Roku 2020. Czy jest Pani zaskoczona danym wyróżnieniem? Zdecydowanie tak, jestem zaskoczona, natomiast tu z tego miejsca chciałabym powiedzieć, że mam przesłanie do wszystkich kobiet, ponieważ życzyłabym sobie, żeby każda z Was mogła taką statuetkę również osiągnąć dzięki temu, co będzie robiła, a to, co będzie robiła, to zależy od tego, co będzie chciała. I właśnie tą drogę może przejść ze mną ze względu na to, że ja dbam o to, żeby każda kobieta była niezależna finansowo, żeby miała swoje projekty, miała swoje marzenia i krok po kroku do tego zmierzamy, spotykając się z kobietą, tworząc budżety rodzinne, tworząc różnego rodzaju zabezpieczenia, a oprócz tego teraz po 25 latach pracy w finansach zajmuję się również zagospodarowywaniem bezpiecznym pieniędzy, które już są. Bo przecież zarobić to jest jedno, utrzymać to jest drugie, a wartość pieniądza, żeby miało to za 20 lat, to właśnie po to ta statuetka, żeby każda z nas miała tą wartość w sobie i wartość pieniężną również. Nie mogą Pani nie zapytać, dlaczego warto przynależeć do Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu? W tym klubie wymieniamy się doświadczeniami, bo każda z nas jest ze swojego środowiska, każda z nas ma swoje doświadczenia, a przez wymianę doświadczeń jesteśmy bogatsze, bo przecież jeżeli mówię tylko o sobie, to mówię tylko o sobie. Jeżeli porozmawiam z Panem, porozmawiam z Panią, porozmawiam z Panią Nowak, która jest przebogatą kobietą w biznesie, w sensie doświadczenia, to właśnie jest cenne to, że możemy wymieniać się doświadczeniami. Mało tego, ponieważ jest to Europejski Klub Kobiet Biznesu, to również możemy działać poza krajem i to nas jeszcze bardziej ubogaca.